Dzień dobry, cześć, z tej strony Sebastian, a to jest kanał Mój Zielony Świat. Zapraszam Was na kolejny film. Kochani, słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo ciekawym filmem, moim zdaniem, dlatego myślę, że warto oglądać ten film do końca, bo chcę Wam pokazać tutaj trochę roślin, poopowiadać, co się z nimi działo, skąd je mam, bo jest trochę nowości, jest trochę też takich smutnych wieści roślinnych. Pokażę Wam też, jak pielęgnuję rośliny i pokażę Wam też, jak ukorzeniam rośliny, więc będzie bardzo różnorodnie dzisiaj. Myślę, że też bardzo treściwie. Myślę też, że możecie się czymś zainspirować. Myślę, że będzie naprawdę bardzo tak konkretnie. Mam nadzieję, że ten film nie będzie za długi, że uda mi się o wszystkim tutaj tak rzeczowo powiedzieć i jak najbardziej jasno dla Was. Słuchajcie, mam naprawdę dużo roślin i chcę Wam dużo powiedzieć, dlatego nie będę przedłużał. I może zacznę od czegoś miłego na początek. Chciałem Wam się pochwalić nowym przyrostem z Cindapsusa Hologram, który po prostu tak zaszalał z wariegacją, z wielkością liścia, z wybarwieniem właśnie, że jestem tak dumny z tej rośliny i postanowiłem Wam ją pokazać. Tym bardziej mnie to zaskoczyło, bo poprzedni liść był zwyczajny. Słuchajcie, i tak wygląda sytuacja. Tego liścia, którego właśnie tutaj trzymam, to był poprzedni liść, który ten Cindapsus wypuścił. Bardzo zwyczajny, taki zielony, niczym się nie wyróżniający liść. Po czym zobaczcie, co się stało i jakiego liścia ta roślina puściła. Nie dość, że jest ogromny, wielkości prawie mojej dłoni w ogóle, jest przepięknie wybarwiony, jest zdrowiutki, jest po prostu idealny, tutaj nie ma żadnej skazy, tutaj nie ma po prostu nic, do czego można było się przyczepić. I najlepsze jest to, że jeszcze jeden, bo on się jeszcze do końca tak nie wybarwił, jak powinien. Te kolory jeszcze z czasem troszkę ściemnieją. A tutaj już kolejny liść idzie w drodze i już kolejny, więc zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ja Wam tutaj wszystko pokażę z bliska, tak żebyście wszystko widzieli. No spójrzcie, jaka to jest piękna roślina. Ten kolejny liść, który tutaj idzie, widzicie? On będzie też pięknie wybarwiony. No i ten kolejny, mam wrażenie, że też będzie bardzo ładnie wybarwiony, dlatego że tutaj ta łodyga robi się jakby coraz jaśniejsza. Nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, ale tak mi się wydaje, że tutaj było troszkę ciemniej na dole, a tutaj już u góry zaczyna nam to wszystko się robić dużo jaśniejsze, więc mam nadzieję, że każdy liść już będzie tak pięknie wybarwiony. I powiem Wam, że bardzo szybko ta roślina rośnie i pewnie przyjdzie taki czas za kilkanaście dni, że będę musiał tą roślinę obciąć i spróbować ją ukorzenić. Więc mam nadzieję, że mi to się uda. Tym bardziej, że zobaczcie, ile jest takich mikroskopijnych korzonków powietrznych. I to nam też na pewno ułatwi ukorzenianie. To jest w ogóle jeden z piękniejszych Cindapsusów, bardzo ciekawy, więc jeżeli zastanawiacie się nad kupnem jakiegoś Cindapsusa takiego bardziej kolekcjonerskiego, to polecam Wam tą odmianę Hologram, bo potrafi ona właśnie się w różnoraki sposób wybarwiać. Te liście potrafią po prostu przybierać zupełnie odmienne barwy od siebie. Zobaczcie, jak się różnią te dwa liście. Także to by było tyle na temat Cindapsusa, bo nie chcę się tutaj za bardzo rozgadywać, bo nie chcę, żeby z tego powstał jakiś godzinny materiał. Z fajnych rzeczy to jeszcze na pewno jest to, że mam tutaj taką malutką roślinkę w takiej osłonce kuli. Ona jest w ogóle śmiesznie uprawiana przeze mnie, bo jest tutaj lechuza. I tutaj ja do tej osłonki po prostu wlewam wodę i ta lechuza sobie tutaj podsiąka. I to jest w ogóle malutka sadzonka Syngonium macza. I to jest sadzonka, którą ja się tak zastanawiam. Aha, dobra, już wiem, dobra. Żebym Wam tutaj nie skłamał. Patrzcie, tutaj jest miejsce cięcia.
I to jest sadzonka, którą ja ciąłem. Drugą część mam tam gdzieś w witrynie. Jest druga część tej rośliny. W kolejnym filmie postaram wam się ją pokazać, chyba że widzieliście to w poprzednim filmie gdzieś. Nie wiem, czy zahaczyłem gdzieś o tą roślinę. I bardzo mnie cieszy, że ona po obcięciu ten dół zaczyna rosnąć. Zobaczcie w ogóle też, jakie piękne liście. Bardzo ładnie wybarwione. Także tutaj jest też taki fajny, malutki sukces uprawowy. Dobra, to żeby nie było za miło i za kolorowo, to pokażę wam moją największą porażkę od naprawdę niepamiętnych czasów, bo nie zdarzyło mi się w ostatnim czasie zrobić czegoś tak głupiego, a jednak z tą rośliną zrobiłem bardzo dużą głupotę, ale tutaj też nie żebym się tłumaczył, ale przez brak czasu, przez brak w ogóle czasu dla siebie, dla roślin, poprzez pracę, bo miałem ostatnio bardzo dużo pracy i nie spodziewałem się, że ten okres takiej intensywnej pracy w moim przypadku będzie trwał tak długo. I powiem wam, że niektóre rośliny nie były doglądane przeze mnie ponad tydzień, grubo ponad tydzień, niektóre może i 2 tygodnie. I do rzeczy, słuchajcie, mam tutaj w ukorzenianiu pewną roślinę, jest to syngonium. Tutaj jest jeszcze choja, ale ja wam chcę powiedzieć aktualnie teraz o tym syngonium. Ja sobie je wyjmę z tego słoiczka, w którym ono się stara ukorzenić, i opowiem wam, jaka była historia tej rośliny, bo ona jest bardzo ciekawa. Jest trochę smutna, ale prawdziwa. Słuchajcie, tutaj mam jedną z trzech sadzonek syngonium rai, czyli takiego mojego syngonium, z którego zawsze byłem dumny, i to jest wyjątkowa roślina dla mnie, bo jest bardzo ciężka, ciężko dostępna do kupna. Ja ją kupiłem kiedyś na sklepie Exotic Market EU i teraz tej rośliny tam niestety nie ma na tym sklepie. I dawno z tego sklepu w ogóle nic nie zamawiałem. I ta roślinka już jest dość sporo czasu ze mną. I ja miałem z nią różne przygody. Ona była na początku w szklarence Arkerbar z IKEA. I ona sobie tam fajnie rosła. To znaczy, tak, ona odrzucała liścia i wpuszczała na przykład dwa kolejne, więc ten bilans był dodatni cały czas w przypadku tej rośliny. Później, kiedy zaopatrzyłem się już w tą witrynę Milsbo, no to ta roślina wylądowała właśnie tam w tej witrynie. I co się z nią stało, że ja ją teraz ukorzeniam? Słuchajcie, poprzez to właśnie, że nie miałem czasu, a ta roślinka w ogóle żyła sobie w bigosie w witrynie. Taka ciekawostka też, i ona stała na macie grzewczej. I ja po prostu nie dopilnowałem, żeby ją na czas podlać. A wiecie, mata grzewcza samo przez siebie to wszystko mówi, że woda dużo szybciej odparowuje z podłoża, czy to z podłoża hydroponicznego, czy ze zwykłego bigosu. No i ja niestety zapomniałem tej rośliny podlać i pewnego dnia, jak miałem chwilę czasu, zajrzałem sobie do tej witryny i od razu rzuciła mi się w oczy ta roślina i ona była w tak fatalnym stanie, słuchajcie. Ona była po prostu klapnięta. Ona była, no wiecie, no roślina była położona w ten sposób i nie miała kompletnie w sobie życia. Jak ja to zobaczyłem, to normalnie zachciało mi się płakać. Słuchajcie, zachciało mi się płakać, bo mam ogromny sentyment do tej rośliny i bardzo mi się to syngonium podoba. Teraz tego nie zobaczycie, bo te liście są zmęczone, są podsuszone, są podwiędnięte, więc też nie zobaczycie takiego pełnego piękna tej rośliny, ale możecie sobie na internecie sprawdzić, jak ta roślina wygląda. Ja nie wiem, czy mam gdzieś stare zdjęcie tej rośliny. Jeżeli będę miał, to wkleję, a jeżeli nie, no to przepraszam Was, ale poszukajcie sobie wtedy sami na internecie, jak ta roślina pięknie wygląda, jak jest zdrowa. No i ja postanowiłem ją uciąć, tak aby mieć po prostu z czego jeszcze ratować tą roślinę, pomimo że stan jej był fatalny. Widzicie zresztą, jak ona teraz wygląda. Podsuszona. Widzicie, jak to wszystko się tutaj
Ma, ale jest pewne światełko w tunelu. Zobaczcie. Tutaj, jak możecie zobaczyć, idą już korzonki. Ona się ukorzenia w wodzie. I ja mam nadzieję, że uda mi się tą roślinę ukorzenić i coś jeszcze z niej wyciągnę, bo myślę, że bardzo dużo roślin z takiego stanu udało mi się już też wyciągnąć, i one zazwyczaj mi się odwdzięczają za takie jakby uratowanie ich. Więc mam nadzieję, że w przypadku tej rośliny też tak będzie. Zobaczymy jeszcze sobie, jak wyglądają inne sadzonki. O, zobaczcie, tutaj jest na przykład taka sadzoneczka i ona wygląda już zdecydowanie lepiej, słuchajcie. Ona aż tak mocno nie ucierpiała, aż jestem w szoku, bo nie zaglądałem do niej, dobrych kilka dni i powiem wam, że wygląda nieźle. Naprawdę wygląda nieźle i teraz możecie też dostrzec, jaka ta roślinka jest piękna. Ja wam jeszcze raz przybliżę. Piękne welwetowe liście z takim neonowym środkiem, nerwem przechodzącym przez środek. Ja tutaj widzę, że też puszcza pomalutku korzonki powietrzne, więc jest szansa na to, że ta roślina odżyje i coś z tego będzie. I sadzonka numer 3. I tutaj też widzę, że coś się pomalutku zaczyna dziać w tych korzeniach. Tutaj szczególnie. I ta sadzonka akurat nie ma się jakoś najlepiej, ale widać, że już idzie nowy liść. Tutaj też. Więc jest światełko w tunelu, że uda mi się jeszcze z tej rośliny zrobić coś pięknego. A to już była naprawdę spora roślina. Ja ją też kilka razy już ciąłem i sadzonki tej rośliny też sprzedawałem, oddawałem. Więc ta roślina mogłaby być na pewno dużo większa, ale poprzez te moje przycinanie zawsze była taka dość kompaktowa. No i to tyle, jeżeli chodzi o to syngonium. Smutna sytuacja, ale jestem dobrej myśli teraz. A powiem wam, że jak ją zobaczyłem wtedy, jak była taka padnięta, no to moje nadzieje były naprawdę kruche. I co jeszcze wam chcę pokazać, to na pewno roślinne nowości, które dostałem od Karoliny z mojego miasta, za co ci, Karolina, bardzo dziękuję, bo wiem, że oglądasz moje filmy i wiem, że ten film też będziesz pewnie oglądała i dziękuję ci za przepiękne rośliny. Już wam pokażę część z tych roślin, które dostałem od Karoliny. I pierwszą rośliną jest to przepiękne anturium. Ja wam przeczytam, co to jest za nazwa, bo nie pamiętam tej nazwy na pamięć. To jest krzyżówka Anturium Crystallinum Magnificum i Luxuriance. I słuchajcie, dostałem taką piękną sadzonkę, już taką gotową, ukorzenioną, rosnącą. Ten liść, którego widzicie, to jest najnowszy liść i on jeszcze niedawno był dość mały. Już tutaj u mnie przepięknie ten liść podrósł. Ja już od Karoliny kiedyś dostałem Anturium, które wam ostatnio chyba pokazywałem w ulubieńcach września. No i mam nadzieję, że to piękne anturium będzie równie ładnie rosło jak tamte, które dostałem wcześniej od Karoliny. No i dzięki Karolinie też te anturia bardzo mi się spodobały, bo mają przepiękne, błyszczące liście. Są takie te rośliny eleganckie i szlachetne jednocześnie, więc bardzo mi się te anturia zaczynają podobać. Kolejną rośliną, którą dostałem, zobaczcie, jaką piękność od Karoliny dostałem. To jest Philodendron Florida Beauty. W ogóle Karolina bez zastanowienia się zapytała mnie, czy mam tą roślinę. Ja powiedziałem, że nie. Karolina wzięła nożyczki i po prostu bez żadnego zastanowienia ucięła mi szczyt tej rośliny w ogóle. Jestem w szoku dalej, że Karolinie nie było szkoda tak pięknego szczytu, tak pięknej rośliny. I ja postanowiłem ją dać od razu do tej doniczki samonawadniającej i ona się ukorzenia tutaj w tej doniczce w mchu. Mech jest wilgotny. Ja tutaj jeszcze stosuję do nawilżania tego mchu. Tutaj mam rozrobiony rizotonik i witaminy B52. Jak czuję, że ten mech jest niewystarczająco wilgotny, to po prostu spryskuję sobie takim roztworem ten mech, tak żeby on stale był wilgotny.
A wiecie, tutaj z tej wierzchniej warstwy ta wilgoć dość szybko ucieka, więc co kilka dni też tą roślinkę zraszam. Na razie jej nie ruszam, choć jestem ciekaw, czy coś tam zaczęło się w korzeniach dziać, ale na razie nie będę jej ruszał. Mam nadzieję też, że będzie mi ładnie ta roślina rosła, bo jest ona po prostu przepiękna. I co mogę jeszcze powiedzieć, to na pewno to, że liczę na to, że ten liść tutaj, który wychodzi, będzie równie piękny, co te pozostałe tutaj, które widzicie. W ogóle one są bardzo duże. To jest piękna roślina. Ja byłem u Karoliny w mieszkaniu i ta roślina jest naprawdę ogromna. Rośnie sobie na paliku i mam nadzieję, że po tym cięciu ta roślina, która została u Karoliny, będzie jej pięknie rosła i w ramach wdzięczności ta roślina też będzie jej puszczać przepiękne duże liście. Tego Karolinie oczywiście życzę i dziękuję jeszcze raz za tak piękną roślinę. I ostatnią roślinę, którą chcę Wam pokazać w dzisiejszym filmie, też jest od Karoliny. I zobaczcie, jaką dostałem przepiękną monsterę variegatę. Patrzcie na to wybarwienie. No, ten liść jest po prostu przecudowny. Te dwa też naprawdę pięknie wybarwione, dobrze rozłożona wariegacja, tak marmurkowo. Jestem oczarowany tą sadzonką. To jest też w ogóle szczyt rośliny. I ja sobie tutaj tą roślinę akurat włożyłem w taki bezziemny bigos z przewagą mchu. Jest tu trochę perlitu, trochę kory, troszkę jakiś tam takich, wiecie, rozluźniaczy typowo do bigosu, których się używa, ale przewagą jest tutaj mech. I ja dostałem tą sadzonkę z takim korzonkiem powietrznym. O, i tutaj to doskonale widać w tym miejscu, jak ten korzeń powietrzny już tutaj rośnie, bo ta biała część to jest coś świeżego, czego jeszcze nie było, jak ja to od Karoliny zabierałem, jak Karolina mi dawała te rośliny, więc widać, że ukorzenia się pomalutku ta monsterka i powiem Wam, że ona ma naprawdę świetne geny, bo cała roślina wyglądała u Karoliny świetnie i liczę na to, że ta sadzonka będzie się tak dalej pięknie wybarwiać i będzie mi dobrze rosła. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o te rośliny, które chciałem Wam pokazać od Karoliny. A teraz pokażę Wam coś mojego, nie tak pięknego. Słuchajcie, mam tutaj swoją monsterę variegatę. Jak możecie dostrzec na pierwszy rzut oka, z nią jest coś nie tak. Ma pozwijane liście, a to tylko dlatego, że jest niepodlana i nie dostała ode mnie bardzo długo wody, bo nie pamiętam już, kiedy ją podlewałem. A ja już, wiecie, zaczynam w mieszkaniu grzać, więc robi się dość ciepło, a ta roślina stoi sobie na parapecie wschodnim. Ona jest w przezroczystej doniczce. Ja po samym ciężarze rośliny jestem w stanie stwierdzić, że ona już potrzebuje wody. No liście to wiadomo, zobaczcie, jak one wyglądają. Bardzo ładny system korzeniowy. To trzeba oddać tej roślinie. I to jest ta roślina, która została przeze mnie już cięta jakiś czas temu na kanale, z nadzieją, że ona będzie się dużo lepiej wybarwiać. Ale niestety moje oczekiwania to jedno, a to, co robi roślina, to jest drugie. Zobaczcie, no liście są praktycznie zielone, z niewielką ilością wariegacji. Są troszkę pouszkadzane, jakieś tam obrażenia mechaniczne mają. I ja chciałem z Wami tą roślinę dzisiaj przyciąć na filmie i nie zrobię tego teraz, dlatego że najpierw muszę tą roślinę podlać, bo pamiętajcie, żeby nie ucinać takich nienawodnionych roślin, dlatego że jeżeli później wrzucicie taką roślinę do wody, to ona Wam albo zgnije, albo po prostu nie dacie rady jej odratować, dlatego że ona musi się najpierw dobrze napić, solidnie, tak żeby te liście miały turgor i dopiero wtedy taką zdrową, napitą roślinę ucinamy, czekamy, aż rana się troszkę zabliźni i wsadzamy ją do wody, do mchu lub do czego tam chcecie. Więc ja na razie podleję tą roślinę. Mam tutaj przygotowaną wodę z nawozem. Nawóz, który wybrałem do tej rośliny, jest to nawóz skanny. No i taką ostatnio sobie też
konewkę zamówiłem z Temu. Taka trochę badziewiasta, ale spoko, może być. I podlejemy sobie tą roślinę tak, żeby ona dobrze się tutaj napiła. Myślę, że na razie w zupełności tyle wody jej wystarczy. No i ja pewnie poczekam do jutra. Niech ta roślinka sobie się napije, niech ona zredukuje troszeczkę stres, który na pewno teraz przeżywa poprzez brak tej wody. No i na pewno jutro te liście już się rozprostują i roślina też nabierze takiej sprężystości. I wtedy tą roślinę będę chciał troszeczkę pociąć, bo ona jest już taka dość duża i ona też pomalutko zaczyna się na tym oknie nie mieścić. Wiecie, ona jest dość rozłożysta. Zaczyna dotykać szyby. Noce są już coraz chłodniejsze. Z drugiej strony gdzieś tam te ciepło z kaloryfera na nią pada. Więc no to nie są dobre warunki dla tej rośliny. Więc ja będę chciał ją zmniejszyć, ukorzenić i zrobić z niej taką bardziej kompaktową sadzonkę. Ale to w innym filmie sobie to wspólnie też zrobimy. I to tyle, jeżeli chodzi o tą monsterę. I chcę wam jeszcze opowiedzieć o jednej monsterze. Tylko czekajcie, ja sobie zabiorę tą monsterkę. I teraz tak, bo jeszcze nie skończyłem w sumie z jedną rośliną. To, co tutaj widzicie, nie wiem, czy pamiętacie na filmie, jak ja obcinałem tą monsterkę właśnie, którą wam przed chwilą pokazywałem. Zostawiłem taki ogryzek. I ja ten ogryzek wrzuciłem w ogóle do pudełka, dałem to pudełko na parapet i ten ogryzek się tam jakoś zaczął ukorzeniać. I później ja bardzo długo nie zaglądałem do tego ogryzka i później jak otworzyłem pudełko, to zobaczyłem, jak ten ogryzek się wspaniale ukorzenił. On był ukorzeniany w mchu i zobaczcie, co wyrosło mi teraz z tego ogryzka monstery wariegaty. Tutaj wam pokażę system korzeniowy, jaki wytworzyła już ta monstera. No to jest niesamowite. Zobaczcie, ile świeżych, pięknych korzeni. I tutaj zastosowałem mieszankę mchu z perlitem. To jest bardzo dobra mieszanka na takie właśnie sadzonki, które się już trochę ukorzeniły też. Bardzo dobrze takie korzenie się w tej mieszance rozwijają. I tutaj zobaczcie, jaki piękny, gruby korzeń idzie. To jest to. Widzicie tutaj? On jest taki mięsisty, taki włochaty, no potężny, gruby korzeń, bardzo zdrowy. Jeżeli chodzi o te liście, które tutaj widzicie, one na początku stały sobie w tej małej witrynie i tam jest dość jasno. I one poprzez to światło troszkę się odbarwiły. Są takie lekko żółtawe gdzieniegdzie. Może tak na kamerze tego nie widać, ale na żywo widać to na pewno dużo bardziej. Co mogę jeszcze powiedzieć o tej sadzonce, to to, że ona bardzo szybko rośnie. W sumie puszcza liść za liście. I ja, zauważając, że te liście troszkę za bardzo się odbarwiają od światła, postanowiłem dać ją tutaj do tej szklarenki. Tutaj jest troszkę chłodniej, przepraszam, troszkę ciemniej. I mam nadzieję, że przez to te liście, które będą wychodzić świeże, nowe, będą po prostu miały dobry kolor, nie będą się odbarwiać od tego światła. No i zobaczcie, tutaj idzie już kolejny liść, dość duży. Jestem ciekaw, czy to będzie roślina, która będzie szła cały czas w zieleń, czy jednak kiedyś mnie ta wariegacja tutaj na tej roślinie zaskoczy. Uważam, że tutaj nie ma jakiegoś dużego potencjału. Niestety widać to po tych dwóch liściach też, ale jestem dobrej myśli, że przynajmniej troszkę wariegacji na tych liściach będzie. Ja nie mówię, że ma być to wariegacja taka jak na poprzedniej monsterze, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę bieli się tutaj pojawi i ta roślina oczywiście wyląduje po filmie w witrynie i dalej będzie sobie tam rosła. Ja będę wam co jakiś czas robił aktualizację tej rośliny i chcę wam tutaj pokazać moją monsterkę dubię, którą się też jakiś czas temu chwaliłem. I słuchajcie, jakiś czas temu, nie wiem, to było może z 2 tygodnie temu, przeżyłem wielki szok. Dlatego, że w pewnym momencie, jak ja tam coś robiłem przy oknie, ona stała tam na parapecie wschodnim, zresztą na tym tutaj oknie, które tutaj jest koło mnie. I w pewnym momencie ta monstera mi się przechyliła w jedną stronę i praktycznie ona była no już taka przewrócona tak mniej więcej w ten sposób.
Ja tą monsterę złapałem i zauważyłem w ogóle, że ona coś się za bardzo chwieje i bardzo mi to nie pasowało. Zresztą ja też jakiś czas temu pokazywałem wam, że ona przerosła totalnie swoją doniczkę i korzenie wystawały przez doniczkę, więc tych korzeni było więcej poza doniczką niż w samej doniczce, w samym podłożu. No i to był taki moment alarmowy dla mnie, żebym ja tą roślinę po prostu już przesadził. I nie przesadzałem tego na filmie, bo słuchajcie, nie miałem też czasu, żeby tutaj wszystko przygotowywać do filmu. Chciałem to zrobić po prostu jak najszybciej, żeby tej roślinie było jak najlepiej. I słuchajcie, tutaj co z nią zrobiłem, to już wam mówię, bo tutaj jeszcze nie do końca jest sytuacja ogarnięta. Dostała dużo większą doniczkę, bo doniczka, w której ona była, już była po prostu za mała. Korzeni było bardzo dużo i przez to, że te korzenie przerosły tą doniczkę, ja musiałem tą doniczkę pociąć, te korzenie troszkę pouszkadzałem. Część korzeni niestety odpadło od tej rośliny, a najlepsze jest to, że te korzenie trzymały się tak naprawdę na jednym takim korzonku, który wychodził stąd. On jest już oczywiście wkopany, ale to był jeden taki gruby korzeń i od tego korzenia rozchodziły się wszystkie inne korzenie w tej roślinie. Więc gdybym ja ten korzeń urwał przez przypadek, to by było tak naprawdę bardzo ciężko już tą roślinę też odratować i bym miał spory problem, jak tutaj ją wtedy ukorzenić. Nie wiem, czy wtedy miałbym ją pociąć, musiałbym naprawdę się mocno zastanowić, co by z nią zrobić, gdyby taka sytuacja miała miejsce. Ale niestety, Boże, niestety, czekajcie, bo się zamotałem, bo tak szybko mówię, że się zakręciłem. Ale na szczęście ten korzeń się nie urwał, udało mi się tych korzeni odzyskać dość sporo. Wydawać by się mogło, że ta roślina ma teraz tą doniczkę trochę za dużą, ale uwierzcie mi, że ten system korzeniowy rozwija się w tej roślinie tak szybko, że ona tą doniczkę pewnie za jakiś czas zarośnie, więc postanowiłem tutaj dać tą doniczkę większą, aby do wiosny przynajmniej mieć spokój, do marca, do kwietnia. I co jeszcze chciałem wam pokazać, to tutaj na szczycie obciąłem jednego liścia, dlatego że jeden liść, który tutaj wychodził, był uszkodzony poprzez to, że liść jakby sam się uszkodził, roślina sama się uszkodziła i on nie wyglądał dobrze, a kolejny liść, który wyszedł, był naprawdę duży i piękny i ja postanowiłem ten szczyt uciąć i on się teraz ukorzenia w małej szklarence, a tutaj czekam na to, aż ta roślina odbije ponownie. Jak widzicie, praktycznie jest ten palik zarośnięty. Jeden, dwa liście i trzeba będzie go jakoś przedłużyć. I co jeszcze zrobiłem, to, że tutaj na dole usunąłem jednego liścia z tej monstery, dlatego że palik kretiste po około 8 miesiącach, bo ta roślina mniej więcej jest na tym paliku od 8 miesięcy i ten palik jest w te podłoże wkopany i niestety ten palik, poprzez to, że oczywiście w doniczce jest wilgoć, on zaczął po prostu się rozpadać. Mam gdzieś zdjęcie, więc wrzucę wam gdzieś obok tutaj zdjęcie, jak wyglądał fragment palika, którego musiałem uciąć i niestety musiałem obciąć, poświęcić jednego liścia. Na szczęście był on dość brzydki i on był mały, więc nie było mi go szkoda, żeby zrobić miejsce na palik, żeby ten palik głębiej wkopać, bo gdybym nie uciął tego liścia, nie dałbym rady wkopać tego palika na taką głębokość, jaką bym chciał, chociaż jeszcze powiem wam, że mógłbym na przykład jednego liścia się pozbyć i jeszcze głębiej ten palik wkopać, bo on się jednak jeszcze trochę chwieje. Na pewno sytuacja jest już troszeczkę opanowana, ale to nie jest jeszcze w takim stopniu, w jakim ja bym chciał. O, i widzicie, jak ona się jeszcze chwieje. To jest też dość świeża sprawa, bo tutaj to podłoże jest świeże. Ja tą roślinę w sumie tylko raz podlewałem od tamtego czasu, kiedy ją przesadziłem. Będę musiał ją też podlać. To podłoże się jeszcze dobrze nie uleżało. Roślina ma też troszkę mniejszy system korzeniowy, doniczka jest trochę większa, więc to na razie, wiecie, wygląda tak w miarę stabilnie, ale jeszcze jest tutaj wszystko do poprawy, ale myślę, że z czasem będzie dużo lepiej.
I zobaczcie, jeszcze zwrócę uwagę wam na korzenie powietrzne, jakie wypuszcza ta monstera. I to jest dla mnie dobry znak, dlatego że te korzenie, one idą cały czas na dół. I tutaj tych korzeni jest kilka. Tutaj też jest taki korzeń i on praktycznie już dotyka podłoża. Ja takie korzenie powietrzne kieruję do podłoża. One się tam wtedy pięknie rozrastają i roślina wytwarza jeszcze piękniejszy system korzeniowy. Więc ja korzenie swoich monster po prostu daję do podłoża. Wygląda to wtedy dużo bardziej estetycznie. Roślina też ma jakby takie większe wsparcie. Mam nadzieję, że ta roślina też odżyje. To znaczy, ona jest w dobrym stanie, ale mam nadzieję, że ona poprzez to przesadzenie, wiecie, tak dostanie takiego powera i ruszy ze wzrostem i będzie dalej tak piękną rośliną, jaką jest. Odłożę ją sobie na bok, tak patrząc, czy się nie wywróci. Chciałem wam jeszcze pokazać jedną rzecz, bardzo ciekawą też, czekajcie. Pamiętacie tą osłonkę, którą wam pokazywałem ostatnio na filmie, pękniętą? Odpisywałem wam na komentarze i wielu z wam już napisałem, że już tą osłonkę skleiłem. I słuchajcie, widać miejsce klejenia. Zobaczcie, czy widzicie miejsce, gdzie ona była klejona? Nie wiem, teraz tutaj na podglądzie nie widzę, ale ja wam pokażę, gdzie ona była klejona. Ona była klejona w tym miejscu, tutaj przechodzi miejsce klejenia. No i też tutaj była klejona w tym miejscu. Być może tego tak nie widać. Na żywo troszkę to widać, ale powiem wam, że trzeba się naprawdę przyjrzeć. Od środka wygląda w ten sposób. Ona tutaj taka żółtawa była na dnie, więc tutaj nie przejmujcie się, że coś tutaj jest jakby wylane. Ona taka po prostu była. A jeżeli chodzi o produkt, którym kleiłem tą osłonkę, to jest klej z firmy Bizon. I to jest klej budowlany, który ja kupiłem w sklepie Action. Dałem za niego chyba 13 albo 14 zł w takiej tubce. I ja sobie nabierałem na palec tego kleju troszeczkę i tak, wiecie, smarowałem tutaj te brzegi doniczki, oczywiście jak ona była jeszcze pęknięta, z obu stron. Później mocno docisnąłem, ona bardzo fajnie się tutaj połączyła. Nadmiar kleju zebrałem oczywiście też palcem, troszeczkę wacikiem, tak żeby to miało ręce i nogi. No i doniczka, osłonka jest sklejona. Poczekałem 24 godziny w sumie, żeby ten klej sobie w spokoju też wyschnął. I nie ruszałem tej osłonki. No i zobaczcie, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Także osłonka dalej może służyć. Jeszcze wam chciałem pokazać. Wcześniej wam mówiłem o tym syngonium rai, które było w doniczce. I tutaj jest pozostałość po tej roślinie. Ja w ogóle muszę tutaj wymienić podłoże, bo ono jest jakieś takie troszkę już takie, wiecie, no niefajne, nieładnie wygląda. Jeden pozytyw jest taki, że tutaj idzie oczko u góry, więc mam nadzieję, że coś z tego też wyniknie dobrego. I jeszcze chciałem wam jedną rzecz pokazać, bo dość dawno już nie robiłem aktualizacji tych sadzonek z tej monstery wariegaty, którą właśnie ciąłem. Kiedyś na filmie wam pokazywałem, że ona już puszcza korzenie. I słuchajcie, przez ten mój brak czasu później troszkę ta monstera moim zdaniem przeleżała za długo w wodzie, bo te starsze liście, które tutaj były, praktycznie wszystkie zżółkły i odpadły. I uchował się tylko jeden starszy liść z tej monstery i to jest ten liść właśnie, którego tutaj widzicie. A pozostałe, te, które tutaj są, to są młode liście, które wyszły jeszcze podczas ukorzeniania. I zobaczcie na przykład na tego. Ten jest nawet w miarę taki ładny, jak na tą sadzonkę. Na tych młodych listkach trochę tej wariegacji jest. Doniczka, jakiej użyłem, to jest 15. Dobra, myślałem, że to 17, ale to jest jednak 15. I tutaj też możecie zobaczyć, że są świeże korzenie. Gdzieniegdzie, o tutaj dobrze widać. I użyłem tutaj bigosu bezziemnego, czyli mech, perlit, keramzyt, chipsy kokosowe, troszkę aktywnego węgla. No i tą monsterkę sobie w takim podłożu trzymam.
I powiem Wam, że na razie ma się nieźle i mam nadzieję, że ona też kiedyś zacznie puszczać takie dorosłe liście i że kiedyś to będzie po prostu duża roślina. Także tutaj też aktualizacja mojej monstery. I słuchajcie, czy ja mam jeszcze Wam coś do pokazania tutaj? Aha, jeszcze miałem o jednej rzeczy powiedzieć. Słuchajcie, tutaj mam pudełko z ciepłą wodą i przygotujemy sobie wspólnie jeszcze taki roztwór z olejku nim i z mydła potasowego. To jest mydło potasowe firmy Himal z czosnkiem. Ja tej mieszanki używam do mycia moich roślin. Jeżeli chodzi o ilość olejku nim, jaką używam, to jest dosłownie kilka pompek. Czekajcie, niech ona się napełni. Napełni się ta pompka? W ogóle działa to? Czekajcie. Poleci tutaj coś? Czy coś zaczyna lecieć. Wiecie co? Ta pompka trochę kiepsko tutaj działa w tym olejku. I to jest już kolejny olejek, który właśnie ma taką nie do końca sprawną tą pompkę. Więc ja sobie robię w ten sposób, że jeżeli mi ta pompeczka nie działa, to ja sobie robię tak. Przechylam i mniej więcej taką ilość, takie, wiecie, przechylenie daję na takie pudełeczko wody. A jeżeli chodzi o mydło potasowe, to też tutaj idzie taki chluścik, o, malutki. I to jest moja mieszanka. I teraz Wam pokażę bardzo fajny patent, który w sumie odkryłem niedawno. Tutaj mam stary spieniacz do mleka, którego już nie używam. Taki spieniacz kosztuje kilka złotych i jest to bardzo tania sprawa. Jeżeli chcecie wymieszać sobie taką niewielką ilość takiego roztworu, to polecam po prostu zrobić to tym spieniaczem. Zobaczcie. Z każdej strony możecie sobie taki roztwór fajnie wymieszać. Oj, zobaczcie, tutaj nawet nam się lekka pianka wytworzyła, ale to oczywiście dobrze. I w bardzo szybki i fajny sposób mamy takie mydło potasowe z olejkiem nim rozrobione. Ja też do swoich roślin używam ściereczek takich mięciutkich do przemywania liści i maczam sobie po prostu taką ściereczkę w tej ciepłej wodzie, w tym ciepłym roztworze. Jeżeli chodzi o moją pielęgnację, to ja po prostu przemywam sobie te liście ściereczką w ten sposób, bardzo delikatnie, kładąc też oczywiście liścia na dłoń i przecieram moje sadzonki, moje rośliny skórzu. I to jest taka też moja rutyna, którą wykonuję dość często. Ja bardzo lubię mieć czyste rośliny. Jest to też pewnego rodzaju profilaktyka, działanie też przeciw szkodnikom, zapobiegawcze. A jeżeli jakieś szkodniki mogłyby być na roślinie, no to też przez takie mycie bardzo fajnie możemy takiego szkodnika też czasem nieświadomie usunąć, bo możemy go na przykład nie widzieć, a poprzez taką pielęgnację możemy go po prostu z rośliny zdjąć. Więc ja te swoje wszystkie roślinki bardzo często takim roztworem przemywam. I słuchajcie, to by było chyba na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że było ciekawie, że było dla Was różnorodnie, że czymś Was zaciekawiłem. Jeżeli tak było, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, będzie mi bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Cieszę się, że oglądałaś to do końca. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, ciepło, trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, o rośliny, a my widzimy się oczywiście w kolejnym zielonym filmie już niedługo. Trzymajcie się, cześć!